Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak zrobić bardzo fajny i naprawdę gustowny tort walentynkowy, do tego niezwykle smaczny, pasujący akuratnie tutaj swoimi masami, swoim skomponowaniem smaków właśnie do walentynek. To jest biszkopt upieczony wcześniej. Odsyłam Was do poprzedniego odcinka właśnie z wypieku biszkopta, jak go zrobić tam w opisie. Są wszystkie składniki, jest pokazany krok po kroku, jak taki biszkopt wykonać i dzisiaj też wszystkie składniki, dokładna gramatura będzie w opisie, także tam sobie zacznijcie. Tam sobie zajrzyjcie, a zaczniemy od tego, że taki biszkopt ja przekroiłam sobie na trzy i w pierwszej kolejności zacznę tutaj od przygotowania masy maślanej. W tym celu postawiłam sobie tutaj garnek i białka będę tutaj mieszać na parze, tylko trzeba uważać, żeby one się nam nie ścięły, nie zagotowały. I wsypuję cukier pomału w takich niedużych ilościach. Chodzi o to, żeby nie utrzepać tutaj te białka, tylko rozpuścić cukier. No wiadomo, że on się ciężko rozpuszcza, więc najprościej jest go rozpuścić w czymś ciepłym. No tutaj już mi się białka zaczynają przycinać, także trzeba tutaj na to uważać. Ja już sobie wodę zakręcę. I pomału będę dosypywała cukier, podgrzewając miskę od spodu, żeby to było ciepłe, żeby bardzo łatwo się cukier rozpuszczał. Tylko uważajcie, żeby naprawdę te białka się nie ścięły, bo one mają być później ubite, a nie ugotowane. Także tutaj trzeba bardzo dużego wyczucia w robieniu tej masy, ale nie jest to ciężkie i niewykonalne. No i teraz muszę ten cukier tutaj tak długo to mieszać, aż ten cukier całkowicie się rozpuści. Białka tutaj już są wymieszane z cukrem. Cukier musi być dokładnie rozpuszczony, a sprawdza się tak. Bierze troszeczkę w palec i patrzymy. Jeżeli nie czuć grudek, to jest już wszystko fajnie rozpuszczone. Cukier w masie jest niedopuszczalny, żeby był wyczuwalny przy jedzeniu. Także tutaj trzeba bardzo dobrze ten cukier rozprowadzić. No i teraz, jak on już jest rozprowadzony, będę ubijać go mikserem. Trzeba te białka ubić mikserem. Zwiększam obroty i ubijam na puszystą masę. Białka są już idealnie ubite, mają mieć taką konsystencję. I teraz dodaję małymi porcjami masło, i to masło trzeba tutaj wmiksować. Najpierw na wolnych obrotach będę tutaj to wmiksowywała. I tutaj, jak to pierwsze mi się w miarę wmiksuje, dodaję drugi kawałek, nie całą kostkę naraz, bo będzie się ciężko to wrabiało. To musi być wszystko partiami po kawałku. I tak cały czas do wykorzystania wszystkiego masła. Masa jest już ubita, konsystencję ma bardzo fajną. Teraz wstawię ją do lodówki, żeby ona mi troszeczkę ściągła. Tylko też trzeba tam kontrolować, pilnować, żeby za mocno się nie ściągła, żeby nie była za twarda. Także ja idę z tym do lodówki i będziemy brać się za drugą masę. Masa masłowa się już chłodzi w lodówce. I zanim przejdę do kolejnej masy, żeby to wszystko mi się zatrybiło, zrobię sobie nasączenie tortu. Też składniki dokładnie będzie wszystko podane w opisie, ale kawę rozpuszczalną zalewam wrzącą wodą i do tego dodaję cukier, żeby się to wszystko rozpuściło i alkohol. Tak jak mówię, wszystkie składniki, dokładną gramaturę macie podaną w opisie, także tam sobie zajrzyjcie. I to teraz też zostawię, żeby mi troszeczkę przestygło. Aromat się już unosi. Krem maślany pięknie się w lodówce schłodził. Konsystencja jest wręcz wymarzona. No i teraz zabieram się już za drugą masę i ważne jest,
aby tutaj wszystko zgrać sobie w czasie. Tamten krem maślany jest taki dosyć rzadkawy, jak się go zrobi, i nie należy robić od razu drugiej tutaj tej masy, bo ta będzie z kolei ciepła. I zanim tamta się zestygnie, ta ostygnie i zgęstnieje. Także tutaj trzeba sobie wyłapać, jeżeli ta już będzie w takiej konsystencji, jak pokazywałam, dopiero można przystąpić do robienia kolejnego kremu. I do tamtej, jeżeli chcecie przełamać sobie smak, możecie dodać sok z połowy cytryny. Ja na pewno dodam, bo lubię takie kwaśniejsze połączenia, więc tu już musicie, zostawiam to, że tak powiem, do waszej decyzji. A tutaj zapalam gaz, do garnka wlewam zaparzoną kawę rozpuszczalną. Wszystkie proporcje składników, przypominam, będziecie mieli w opisie. Do tego daję alkohol i stawiam to na gazie, aby się podgrzało. Jak zacznie mi się to tutaj już podgrzewać, będzie ciepłe, dodam czekoladę. Alkohol z kawą rozpuszczalną już tutaj zaczyna mi się dosyć mocno podgrzewać, więc wsypuję czekoladę. I najlepiej, żeby to była brandy, wtedy krem uzyska idealny smak, ale jeżeli nie będziecie mieli brandy, to może być równie dobrze każdy inny alkohol. No i teraz tutaj to musi się wszystko ładnie rozpuścić. Ogień już sobie skręcę, żeby mi się to nie gotowało. To ma tylko delikatnie się rozpuszczać, nie gotować. Czekolada już bardzo ładnie się rozpuściła, więc zakręcam gaz. I dosypuję teraz jeszcze kakao. I bardzo dokładnie trzeba to wszystko teraz wymieszać, połączyć, żeby nie było tutaj żadnych grudeczek. Ucho gorące. Polewa jest już wymieszana idealnie, wszystko się bardzo ładnie połączyło. I ważne tutaj jest przy robieniu tej polewy, żeby to się nie gotowało, żeby tak nie buzowało, a delikatnie się rozpuszczało na bardzo wolnym już pod koniec ogniu. No i teraz zostawiam to troszeczkę do przestygnięcia, żeby z tej takiej wielkiej gorączy odeszło, aczkolwiek nie może się to stężyć. I w międzyczasie, jak mi tam to będzie tężało, ja sobie tutaj nasączę biszkopt wcześniej przygotowanym kączem. Jaki aromat! Smaku nawet nie będę tutaj sprawdzać, bo to jeszcze nie ten czas. No i teraz tutaj ten spodni blat dokładnie nasączę. Można też nasączyć środkowy. Ja też go nasączę delikatnie, aczkolwiek tutaj większy nacisk kładę na spód. Blat spodni jest już nasączony i teraz tutaj polewam tą przyrządzoną masą czekoladową. Daję jej połowę z tej, co tutaj wyszło. Czekolada jest już rozłożona. No i teraz, tak jak rybka lubi pływać, tak samo alkohol lubi wisienkę, więc tutaj przełamuję tą nutę, dodaję dżem z wiśni, dżem własnej roboty. Ja tutaj zawsze podkreślam, że dżem własnej roboty, z tego względu, że te kupne, one nie mają takiego smaku, nie mają tylu owoców, one są zacukrzane, żelowane i to nie jest to, co byśmy chcieli uzyskać w torcie. Także no tutaj dosyć duży nacisk kładę właśnie na te swoje dżemy i rozkładam go tak delikatnie tutaj, aby to się równo rozłożyło. I teraz tutaj na to daję masę maślaną. Tutaj rozkładam ją sobie na takie kubki. Będzie mi łatwiej ją rozprowadzić na całej powierzchni, bo gdybym dała ją w jednym miejscu, to wszystko będzie mi się tutaj, można powiedzieć, zamazywać. A to ma być ładnie cienko rozprowadzone tutaj. Tyle wystarczy. I rozprowadzam cieniutko na spodnim blacie. No i tutaj już krem rozłożyłam, przykrywam drugim i ta sama sytuacja. Tutaj daję resztę nasączenia. No i teraz na wierzch
Znowu idzie czekolada, przy czym trzeba tutaj zawsze chwileczkę odczekiwać, żeby ona była już chłodna, żeby z kolei nam tutaj tej masy nie rozpuściła. Także tu trzeba cały czas wyłapywać temperaturę tych, głównie chodzi tutaj właśnie o tą masę czekoladową, polewę czekoladową. Tutaj już wylałam wszystką masę czekoladową i ona jest dosyć płynna, więc teraz wstawię to do lodówki, bo tu już nie będę dawała wiśni. Wstawię do lodówki, żeby to mi się ładnie stężało i ściągło. Masa czekoladowa bardzo ładnie mi ściągła i teraz tutaj na wierzch daję znowu masę maślaną. Bardzo fajnie to się rozprowadza, bo ta pod spodem jest ściągnięta, a w międzyczasie tutaj też ściągłam sobie z wierzchu, z ostatniego blatu z góry, tą taką piankę, która się tworzy przy pieczeniu, po to, żeby ten biszkopt był taki delikatny, bo jakbym tą piankę zostawiła, to tort byłby tak, jakby się kroiło, czuć byłoby tą pianeczkę w środku, a tak będzie idealnie puszysty, idealnie można powiedzieć pulchny. Tutaj jeszcze troszeczkę dołożę. No i teraz przykrywam i wstawiam do lodówki, żeby to wszystko bardzo dobrze mi ściągnęło. Torcik fantastycznie mi się ściągnął w lodówce. No i teraz już zaczyna się element dekorowania. Najpierw muszę wyznaczyć sobie kształt serduszka. Nie mam do tego celu żadnych markerów, no i tak muszę sobie mniej więcej wyrysować tutaj szkic tego serca. I już mam tutaj wstępnie wycięte, no i teraz te kawałki poodkładam. Oczywiście nic się nie zmarnuje, te kawałki zjedzą domownicy. Tak wygląda po przekrojeniu. Bardzo ładnie warstwy tutaj się zachowały. Struktura też pięknie się zachowała. Nie rozciapcioliło się to, jak ja to mówię. O, i serduszko jest już wycięte. No i teraz oczywiście muszę obłożyć go masą. Masą z masła, tą, którą przekładałam tutaj też tort. Także trochę sobie zostawiam. No i teraz będę okładać i widzimy się za chwilkę, jak już tutaj obłożę ten tort. No i teraz wystrój torcika. W związku z tym, że jest to torcik walentynkowy, to oczywiście kształt serca. No a jak walentynki i serce, to nie może być nic innego jak różyczki. Oczywiście czerwone, bo czerwone róże symbolizują miłość, białe niewinność, a żółte zdradę. Także jeżeli dostaniecie, pamiętajcie, jeżeli wasz luby przyniesie wam żółte róże, to już jest koniec, to jest zdrada, koniec związku. No i teraz taką różę tutaj troszeczkę ją rozchylę. Żeby ona się ładnie prezentowała. Jeżeli ktoś chce, to płatki róży również można zjeść, bo są one jadalne, także tutaj nic się nie marnuje. Można dać mniejsze różyczki, będą bardziej efektowne, ale ja tutaj akurat nie małych nie dostałam, więc będą róże większe. No i troszkę liści. Trzeba podkreślić to zielenią. Lubię takie akcenty właśnie naturalne. W moich właśnie wystrojach zawsze dominuje przyroda. Akcenty przyrody, właśnie dużo takich kwiatów używam do dekoracji. Ewentualnie jakieś takie cukrowe figurki czy cukrowe wykończenia, aczkolwiek no mówię z bardzo dużym naciskiem na kwiaty, bo uważam, że
Wygląda to bardzo ładnie. Nie, tutaj jakiegoś takiego weźmiemy. O. I tutaj jeszcze mój hiacynt będzie oskubany, ale to właśnie róż też jest symbolem miłości. To jest kolor miłości, także tutaj dlatego u mnie jest w mojej propozycji wystroju czerwień połączona z różem. Nie ma żółci. Tak jak mówię, żółty to jest kolorem zdrady, kolorem końca czegoś, jeżeli chodzi o mowę kwiatów, bo każdy kwiat gdzieś tam swoją kolorystyką przemawia, także tutaj nie ma w ogóle żółci. O. No i jeszcze element złota jako symbol szczęścia. Wszystko to jest naturalne, barwniki naturalne, także tutaj nie używam gdzieś jakichś chemicznych, staram się ich unikać. No i na koniec jeszcze perełki jako symbol czegoś trwałego, czegoś wiążącego, pięknego. Także perełek tutaj braknąć na torciku nie może. No i tak wygląda tutaj moja propozycja torcika na walentynki. Masa, powiedzmy, wykonana, połączenie kawy rozpuszczalnej z alkoholem, daje taki smak kukułek, cukierków kukułek, jakich ja jeszcze pamiętam z dzieciństwa i wy pewnie też pamiętacie ten smak. Kawa w połączeniu z brandy, właśnie tutaj musi być koniecznie, brandy powinna być, możecie zastąpić to innym alkoholem, tylko też miejcie umiar, bo słuchajcie, te walentynki mogą się przedwcześnie skończyć i niestety nie w pięknym nastroju, a pod stołem, jak przeholujecie tutaj z alkoholem, także miejcie umiar w tym. No ale mówię, smak jest fantastyczny, musicie spróbować, także życzę Wam udanych wykonów torcika, smacznego również życzę. No i w kolejnym odcinku, na pewno w kolejnych odcinkach, na pewno będą pączki, bo to niedługo będzie się Tłusty Czwartek zbliżał. Na pewno będzie tort weselny, ale to już później. A kolejny odcinek prawdopodobnie pokaże Wam, jak w bardzo łatwy sposób przyrządzić taką, jak to nazwać, miksturę, mieszankę, coś do picia, żeby nas uodparniało, wzmacniało, no i przede wszystkim działało przeciwreumatycznie. Sprawdzone, polecam to. Bardzo łatwe wykonanie z kilku podstawowych składników, także śledźcie, oglądajcie, może Was zainteresuje. A na dzień dzisiejszy będę się z Wami żegnać. Życzę Wam dużo uśmiechu, radości, takiego zadowolenia i chęci, przede wszystkim chęci wyjścia tam za te cztery mury, bo tam jest pięknie. Mimo że pogoda może nie zawsze nas zachwyca, to uwierzcie, jest pięknie o tej porze. Jeszcze w którymś odcinku zabiorę Was właśnie na łono natury i troszeczkę o tej naturze powiem, dlaczego warto jest wyjść z domu, nie siedzieć w czterech ścianach, na co może Wam właśnie taki spacer pomóc. A dzisiaj żegnam się, trzymajcie się, do następnego.